Szanowni Państwo, chcę poinformować Was o zmianach personalnych, które już za chwilę zajdą w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej, a tym samym w Radzie Miasta. Szanowni Państwo, życie pisze różne scenariusze, doskonale o tym wiecie. Nie zawsze są one zależne od nas, ale oczywiście wiążą się one z określonymi obowiązkami, które wypełniamy. Przekłada się to także na trudne decyzje, które w jakimś momencie swojego życia musimy podjąć. No, te decyzje są tym bardziej trudne, gdy należy się albo jest się w gronie ludzi, którzy pracują na rzecz miasta, na rzecz wyborców, na rzecz generalnie dobra Grudziądza. I przed taką trudną decyzją w naszej ocenie staje dzisiaj radny Łukasz Piasecki, z którym związani jesteśmy od 2018 roku, czyli od początku trwania tej kadencji. Dodam, że od samego początku, drodzy Państwo, tworzymy silną grupę radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta w tej kadencji. Wszyscy wiemy doskonale, że Łukasz Piasecki jest nauczycielem, pracuje w trzecim liceum ogólnokształcącym. Szanowni Państwo, pojawiła się taka opcja, żeby przez znacznie dłuższy czas Łukasz Piasecki podjął się pracy zastępowania tamtejszego dyrektora, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Łukasz Piasecki to dobry nauczyciel, ma dobrą opinię i tym bardziej trudno mu zapewne, za chwilę pewnie się o tym dowiemy, odchodzić z Koalicji Obywatelskiej, ale całkowicie rozumiemy jego decyzję, że swoje siły, swoją energię chce skupić na innej misji, tej misji, której tak naprawdę oddany jest od początku swojej drogi nauczyciela, chciałoby się powiedzieć. Doskonale pamiętamy duże zaangażowanie Łukasza Piaseckiego w temat związany z deszczówką, opłatami. Wiemy także, jak bardzo angażował się w dialog związany z powstaniem CUW-u. To dzięki Łukaszowi Piaseckiemu, drodzy Państwo, w Domu Pomocy Dziecka i Poradni Rodzicielskiej tamten ośrodek zyskał nową kuchnię. Jest wiele innych obszarów, w których Łukasz Piasecki realizował się. Dziś staje przed trudną decyzją. Ja przyznam osobiście, byłem przeciwny i jestem przeciwny, bo uważam, że Łukasz Piasecki to dobry radny, człowiek, który przypominam jest także jeszcze póki co pełnomocnikiem do spraw organizowania imprez patriotycznych. Świetnie w mojej ocenie się z tego wywiązuje. I tak jak powiedziałem, byłem od początku przeciwny tej decyzji, ale oczywiście życie pisze różne scenariusze, jest to suwerenna decyzja Łukasza Piaseckiego. Będzie nam go bardzo brakowało, ale oczywiście liczymy na jego wsparcie, że w każdej chwili, jeżeli będziemy potrzebowali jego pomocy, jego doradztwa, zawsze będzie razem z Klubem Koalicja Obywatelska, tak jak w 2018 roku stawał do wyborów, zdobył mandat radnego, a dzisiaj podejmuje trudną decyzję. Ale my tę decyzję szanujemy i jesteśmy oczywiście z Łukaszem Piaseckim całą grupą, tak jak stanowimy silną grupę radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem podziękować panu przewodniczącemu Tomaszowi Smolarkowi za słowa wsparcia, za słowa wstępu. Pan przewodniczący powiedział już dużo, ale oczywiście ja jako osoba tutaj główna, najbardziej zainteresowana, której ten briefing dotyczy, no uważam, że muszę wyjaśnić, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję. Oczywiście decyzja, proszę Państwa, nie była łatwa. Bardzo długo się nad tą decyzją zastanawiałem. Nie podjąłem jej jednoosobowo. Prowadziliśmy, za co też chcę klubowi podziękować, bardzo szeroko zakrojone dyskusje na ten temat. Natomiast decyzja jest taka, a nie inna. Dlaczego? Postaram się Państwu to wytłumaczyć. Otóż, tak jak powiedział pan przewodniczący Tomasz Smolarek, życie
No, piszę rzeczywiście różne scenariusze. Tak się składa, że akurat podczas pełnienia przeze mnie mandatu radnego w trzecim liceum ogólnokształcącym wytworzyła się specyficzna sytuacja. Mianowicie od dłuższego już czasu na urlopie Etatu Ratowania Zdrowia jest pan dyrektor Roman Cegiełkowski. Kilka miesięcy temu decyzję o przejściu na emeryturę podjęła zastępująca go pani dyrektor, używając fachowego sformułowania, pani wicedyrektor Marzena Remiś. No i tak się składa, że szkoła została bez dyrektora, natomiast ja posiadam kwalifikacje formalno-prawne, żeby takie stanowisko objąć. Pan prezydent zwrócił się do mnie z pytaniem, czy zgodziłbym się na pełnienie roli zastępcy pana dyrektora. Oczywiście chcę tutaj jasno zaznaczyć, tak, że bez wywoływania na mojej osobie jakiejkolwiek presji powiedziano mi jasno, że to jest sprawa do przemyślenia, do przedyskutowania z klubem. Ale co jest jeszcze bardziej istotne? Myślę w tym wszystkim, proszę państwa, najważniejsze, że i dla mnie to jest niesamowicie przyjemne, że grono pedagogiczne, nie chcę mówić, że w 100%, bo nie z każdym miałem okazję rozmawiać, poprosiło mnie też, żebym taką decyzję podjął. Grono chciałoby, żeby właśnie osobą, która zastępuje pana dyrektora, była osoba, która jest ich kolegą, pracuje razem z nimi. Fakt jest taki, że znam specyfikę pracy szkoły, wiem, czego potrzebują, czego oczekują koleżanki, czego oczekują koledzy. Zanim podjąłem decyzję, odbyłem długie rozmowy z panią dyrektor Marzenną Remiś. Rozmawiałem też telefonicznie z panem dyrektorem Romanem Cegiełkowskim. Oni uznali, że pomysł jest jak najbardziej dobry. Trzeba się tylko zastanowić, czy nie będzie problemem zrzeczenie się mandatu. Oczywiście wiadomo, że jest to decyzja jak najbardziej trudna. Przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś może powiedzieć, że Piasecki, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, połasił się na stanowisko. Chcę od razu zaznaczyć, że to jest nieprawda, dlatego że ja będę pełnił tą funkcję tylko przez określony czas, a nie przez 5 lat na zasadzie takiej, jakbym wygrał konkurs. Więc od tego chciałbym zacząć. Ja patrzę na to bardziej w innych kategoriach, w kategoriach wykorzystania pewnych szans, które potem mogą bezpowrotnie uciec. Chciałbym się po prostu rozwijać i być może to bezcenne doświadczenie, które będzie na pewno trudnym doświadczeniem, jakie zdobędę pełniąc rolę zastępcy dyrektora, może potem dla mnie zaowocować czymś poważnym, a trzeba pamiętać, że kadencja Rady Miejskiej nie trwa wiecznie, ona się skończy. I ja też nie będę ukrywał, że być może, podkreślam być może, w jakiejś perspektywie czasowej przystąpię do konkursu na dyrektora szkoły i to zdobyte doświadczenie w tym może mi bardzo mocno pomóc. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, że bardzo dziękuję wszystkim tym Grudziądzanom, wyborcom, którzy zdecydowali się w ostatnich wyborach samorządowych oddać na mnie głos. Chcę zapewnić, że pracowałem, jak to się mówi kolokwialnie, na miarę moich możliwości. Proszę pamiętać, że nie miałem wcześniej doświadczenia w pracy w Radzie Miejskiej. Trzeba też, co jest dla wszystkich oczywiste, godne podkreślenia, że jest to kadencja bardzo trudna. Wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się miasto, z jakich kłopotów trzeba miasto wydobywać. Pewne rzeczy się udały, pewne nie. Pewnie były też i takie sytuacje, bo polityk musi mieć właśnie tą odwagę, żeby powiedzieć, że pewne, żeby być może gdzieś na jakiejś linii gdzieś zawiódł. Chciałem też powiedzieć, że jeżeli gdzieś zawiodłem, gdzieś rozczarowałem, to chcę moich wyborców i wszystkich mieszkańców Grudziądza za to serdecznie przeprosić. Natomiast mam dalej zamiar pracować aktywnie dla mieszkańców, troszeczkę w innej roli. No i chcę też oczywiście serdecznie podziękować klubowi za wsparcie, za to, co powiedział dzisiaj pan przewodniczący Tomasz Smolarek. Pracowaliśmy razem na rzecz Grudziądza. Życzę moim kolegom i koleżankom wszystkiego najlepszego, ale życzę także wszystkim pozostałym radnym zasiadającym w Radzie Miejskiej Grudziądza. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Wszystkim dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że ostatecznym finałem będzie to, że miasto uda się postawić na nogi, wydobyć właśnie z tego kryzysu finansowego i mam nadzieję, że dużą cegiełkę do tego przyłożą moja koleżanka i koledzy, za co serdecznie dziękuję.